Tutaj się zastanawiałem, bo mi się raz zapowietrzył ostrówek i miał ciężko, żeby odpalić. I tutaj myślałem, że jakieś dziury, nieszczelności były i kupiłem takie podkładki z tą gumką. No takie. I teraz patrzę, oglądam ją i ta śruba ma dziurę. I wychodzi, że tu jest tylko taka malutka dziurka, więc pewnie przez coś nie chciał. A tutaj jest jakąś śniedzią czy czymś to zawalone. Więc trzeba będzie to tutaj rozwiercić na większą dziurkę, co najmniej 5 mm. Ale dziwne, że ktoś, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, żeby tu była taka dziurka. Coś pompiarz mi tutaj musiał namieszać, bo raczej takie coś tu nie powinno być. Ale teraz wiadomo, że powinno być już ok. No, teraz otworek tutaj i tutaj jest fajnie tak, jak powinien być, więc powinno być ok. Paliwo mamy tutaj wszędzie puszczone. Niech się już napełnia. Ja jeszcze tylko tutaj powrót podłączę z pompy. Z przelewów od wtryskiwaczy jeszcze nie, bo one nawet póki co nic żadnego nie leci, bo wtryski były fajnie robione. No i tutaj mamy już wszystko na nowo złożone, uszczelnione. Jeszcze węża nie obcinałem na długość, bo ta pompa tu jest tylko jeszcze chwilkę. Potem będzie ona w żółtej, ale chcę ją sobie odpowietrznić, niech sobie pochodzi. Zaznaczę sobie początek wtrysku, jeszcze raz sprawdzę tamte moje znaki, bo fajnie chodzi. A nie chce mi się wtryski wasze znowu wyjmować. I w sumie powinniśmy teraz już elegancko to napompować. Cały układ. Ogółem pompka już nie jest miękka, ale jakoś nie może przebić tego. Może jest jakoś tam uszkodzona, ale tam mu trochę plaka najwyżej. Jak już dostanie obrotów, to pewnie już pójdzie. No, także taki. Pozostaje się, tu muszę zbiorniczek od płynu hamulcowego wymienić, bo on tutaj gdzieś cieknie. I trochę płynu mi uciekło, ale to tam pikuś. I wlewamy olej do hydrauliki i będziemy patrzeć, czy zbiornik w ogóle nie leci. Oby nie, bo się załamie troszeczkę. Ale co, patrzymy. Chcę wyjmować to już tą pompę wtryskową, ale sprawdzam sobie tutaj początek z tłoczenia paliwa. I tutaj miałem już ruch paliwa. I ja sobie, jak pamiętacie, albo i nie, tutaj mam oznak. Punktację sobie zrobiłem sam. Tutaj w tym miejscu. I tutaj na kole zamachowym też zrobiłem znak. Nawet dwa. Nie wiem, czy nie będziecie widzieć, bo ja nie widzę, co tam się nagrywa. Ale chyba coś tam widzicie. O, tu mamy jeden na dole, u góry mamy drugi. Pierwszy to jest wcześniejszy zapłon, drugi to jest późniejszy. I to jest, idzie tak w linii razem z tym wcześniejszym zapłonem, czyli tak jak to kiedyś ustawiałem. I teraz tutaj chciałem już też zdejmować głowicę, żeby tutaj te zawory podocierać. Ale patrzę. Tutaj o. Takie wypiłowania są. I tutaj widać, że sprężyna od boku też jest obszorowana. I podejrzewam, że to możliwe było, że po prostu to tak naciskała ta obudowa, że zawór nie był w stanie swobodnie do góry sobie podejść. I przez to był nieszczelny. I wtedy jak kiedyś go na stole próbowałem odpalać wtedy i zdjąłem tą pokrywę, wszystko było ok. I teraz założyłem to i tak ten silnik czekał i znowu jest to samo. I myślę, że to może być tutaj tym, tutaj przyczyną, że tutaj to leciało. Nie wiem, może trzeba będzie ten otworek jakoś tam rozwiercić i przestawić tą pokrywkę bardziej tutaj, bardziej tutaj w tą stronę.
Aż teraz to już sobie wyrobiło, to pewnie jeszcze chwileczkę i by było już sam od siebie dobrze. No ale dobra, także i tak to troszkę mi wyjmuje. Będziemy tutaj zakładać tam od żółtej. Także powinno być ok. No i tutaj pompkę ładnie sobie wyjmujemy. Wyszła nam tutaj ze sprzęgiełkiem. Sprzęgiełkiem. No i jest pompka. Także jest fajnie. Tam wewnątrz jest coś ciekawego. Wow. Tutaj wewnątrz nic ciekawego nie ma. Tutaj ten o-ring ładnie się trzyma, jak go wkleiłem na dirko. Troszeczkę na boki wyszło, ale to nieważne. Tutaj ten wałek od napędu tej pompy był kupiony nowy. Tamten był wyrobiony na klinie, no ale w sumie jest dobrze. Teraz ją tutaj muszę dorobić jakby odmę, odpowietrzenie jej z tej śrubki albo z tamtej z tyłu i wtedy co? Montujemy ją do żółtej, a z żółtej montujemy tutaj. Sprzęgiełko zostawię tutaj. No było nowe? Nie, no bo chyba w fajnym stanie i zostało stare. Ale no i tutaj w tej pompie jest wszystko na sprzęgiełku, a w tej lublinowskiej trzeba będzie przekręcić sprzęgiełko chyba o jeden ząbek w lewo. Chyba tak, z tego co kojarzę. Ale wiadomo, wszystko się da. To mi się przypomniało, że o... Musiałem to zeszlifować troszeczkę, bo to nie chciało wejść tam nam do środka. Ale spokojnie, wszystko jest fajnie, także... Także tak, no jeszcze muszę... Mam plan kupić pompkę wstępną. Bo ja mam w żółtej zbiorniczki na dole, jak wiecie. To by mogło mieć czasami problem, żeby zaciągnąć ta pompka, co tu jest. Pewnie by zaciągnęła, ale wiadomo. Tym bardziej, że tam już jest instalacja na taką pompkę. A ta pompka ile kosztuje? 80 zł. A bynajmniej nawet jak się kiedyś zapowietrzy, czy coś takiego, nie ma najmniejszego problemu tutaj, żeby odpowietrzyć, tylko włączamy pompkę, układ się przeleje, chwileczkę pokręcimy i odpala. O wiele praktyczniejsze niż te mechaniczne, bo w tym to zawsze jest człowiek ubrudzony w tej ropie masakrycznie. Wszystko pięknie, tak jak chciałem, zeszła z tym sprzęgiełkiem, bardzo się cieszę. I teraz, żebyście wy też wiedzieli, bo ogółem te sprzęgiełek jest kilka rodzajów, że jest o pół zęba przestawione czy tak, ale tu jest chyba sprzęgiełko z 60 i jest jeden ząbek wyszlifowany. I teraz, żebyście, jak nie macie problem właśnie z ustawieniem tego zapłonu tutaj w takiej pompie od Lublina, to żebyście też wiedzieli. Tutaj mamy, ustawmy to do góry. No i mamy tutaj o prawie do góry tym wycięciem i ja chyba z tego co pamiętam, to to wycięcie jest przestawione o jedno w lewo. O jedno w lewo. Tak. Tutaj to sprzęgiełko jest przestawione ząbek w lewo jeden. Tutaj w tym wypadku. W tej od 80 pompie jest wszystko tak normalnie, bo tu jest to sprzęgiełko dobre, chyba 6,5 zęba. Nie wiem jak to się liczy, ale wiem, że są jakieś pół zęba, ten klin jest przestawiony trochę tak. Ale tu w tej lublinowskiej u mnie jest, że właśnie o ząbek w lewo trzeba to przestawić. Ale tak jak mówiłem, wszystko zależnie od tego jakie mamy tutaj sprzęgiełko. No i też wiadomo, wyrobienie rozrządu wszystkiego, wszystko ma wpływ. Ale dobra, także sprzęgiełko, które było w żółte, idzie teraz do tej pompy. Tutaj mamy pompę zamontowaną, wszystko ładnie chodzi, więc idziemy zakładem do ostróbka. I tutaj o, ja już sobie nastawiłem, żeby to wycięcie do klina było w tą stronę. Pompa ze sprzęgiełkiem też jest tutaj ustawiona. I tutaj ząbek w lewo jest przestawiony. Żeby był zapłon chyba wcześniejszy, to będzie tak. No i wkładam ją po prostu. To tutaj dużo gadać.
Pompka zamontowana, ja już doświadczenia z nią wiem, że zapłon na maksa do tyłu pompa i zapłon powinien być ok. Tak zawsze było w żółtej. Teraz muszę dopasować rurki, bo ta pompa ma bardziej do przodu silnika te króćce, ale spokojnie wystarczają tutaj te fabryczne. Tylko trzeba ładnie podoginać. Tutaj kupiłem taką pompkę, to jest Magneti Marelli, chyba taka dosyć dobra firma. I ona będzie nam tutaj paliwo podawać do obcówka. Ogółem za dużych rozmiarów to ona nie jest. No, w sumie jakaś mała też nie. Ile ona ma tak z 10 cm, a tak z 4-5. No coś takiego. I ona będzie nam paliwo podawać do ostrówka. Będzie gdzieś tutaj, o, w tym miejscu. Ona ma wydajność 60 litrów na godzinę. Ciśnienie chyba 0,2 bara. Myślę, że tutaj to w zupełności wystarczy, bo ostrówek ile spali na godzinę? 60 litrów raczej nie, nawet jak się tymi śrubkami tam pobawię. I co jeszcze? Tak. Węże mamy 8 do niej, więc fajnie, akurat mi to pasuje. Fajne jest to, że dostaliśmy do kompletu obejmę. W pompce do żółtego jej nie dostałem. I takie fajne te cybanty. One są o wiele lepsze niż te skręcane na śrubkę. Bo te na śrubkę strasznie wąż, potem taki pysk otwiera. Taki pysk się otwiera gdzieś tu, żeby wam pokazać. No widzicie, takie coś się robi. Znaczy nie pasie na to, że jest płaskie, tylko się z przodu większy robi. I to raz, że brzydko wygląda, potem te węże się przecinają przez tą blaszkę. Mamy podłączone tutaj paliwko, dolot, powrót na szybko w bak na razie. Zobaczymy, czy da radę nam popompować. O. Elegancko pompuje. Tylko coś nam tutaj kapie. Trzeba pewnie cybanta dokręcić. O, tutaj mamy tą blaszkę w środku. Jak cybanta ściśniemy, dość mocno ściśniemy i na przykład potem chcemy go użyć jeszcze raz, trzeba pamiętać o tej blaszce, żeby ją zawsze odgiąć. Bo inaczej, chociaż nawet jak pierwszy raz się używa i jest słaby wąż, to potrafi ta blaszka normalnie się tutaj wbić w ściankę i przeciąć go. No, a ja montuję pompkę. Ja ją daję zawsze za filtrami, żeby ona dostawała czyste paliwo. I za nią potem też daję filterek taki zwykły, kątowy. Że w razie pompka się rozleci, coś takiego, to nie poleci syf na pompę wtryskową, tylko do filterka, a potem na pompę. No, pompka jednak fajnie pompuje, tutaj widać, o. Filterek się nie napełnia, bo wiadomo, poziom jest inny. Jakbyśmy go dali na dół, to by się cały pewnie wypełnił. Ale o, jest dobrze. No, także filterek jest, tutaj jest, już nam nie kapi nic. Słyszę, że paliwo do baku chyba już też się nam przelewa nawet. Słychać to. No tutaj rurek odtryskiwaczy jeszcze nie odkręcałem, może się odpowietrzy sam. No filterek nawet się nam już napełnił trochę bardziej. W kątu początku wtrysku też jeszcze nie ustawiałem, po prostu złożyłem to tak jak wydaje mi się, że powinno być ok. Pompka chodzi. Mamy tutaj luz. Pompka jest, gazu troszeczkę mamy też nastawione. On stoi ogółem na klocku i na lewarku, ale raczej nie powinien spaść. Także próbujemy go tyknąć. Może odpali, oby. W sumie byłoby fajnie. Widać, że będzie chciał. Troszkę za mało gazu ma jeszcze chyba. Tak, odbił mu gaz, trzeba go przywiązać. Gaz przywiązałem. Także próba teraz powinna się udać.
najważniejsze, że zawór już nie puszcza. Także jest pięknie, jednak dobrze zrobiłem te głowice, tylko pokrywka od zaworów nie pozwalała się cofnąć zaworowi do końca, ale już wszystko, tą pokrywkę troszeczkę, ten otwór rozwierciłem i wszystko jest elegancko, zawór nic nie puszcza, także jest fajnie, pompa też chodzi, ale jeszcze chyba ten początek wszystko jest minimalnie za wczesny albo za późny, dlatego teraz zapon jest ustawiony tutaj tak, tutaj mamy tą kreskę, żebyście ją też widzieli. O. Tutaj mamy kreskę, tu mamy nasz punkt. Jest minimalnie za wczesny zapon, ale myślę, że kwestia czasu, minimalnie się sprzęgiełka ułożą, rozrząd też był w sumie nowy tam zakładany, więc myślę, że to chwileczkę pojeździ i on się będzie zawsze z czasem, zapon sam się opóźnia. Znaczy zapon, początek tłoczenia paliwa z czasem zawsze się opóźnia, koła zębate się zużywają, wszystko. Tu były nowe koła zębate od rozrządu, sprzęgiełko jest z innej, znaczy tu było to sprzęgiełko, tylko jest inna pompa, ono też troszeczkę inne, wiadomo, zęby się ułożą i myślę, że będzie zapon ustawiany tak jak powinien być. I trzeba pamiętać, że tutaj o, trzeba mieć pełny gaz najlepiej i paliwo, żeby dochodziło. Nie musi, ale jak mam taką możliwość, najlepiej. No i ja tak jak zawsze te bez kapilary robię. Tu jest fajnie ta nowego typu obudowa skrzyni. I za tutaj zęby od wieńca można sobie śrubokręcikiem ładnie wziąć. I potem patrzymy, kiedy rusza nam się paliwo. Patrzymy na nasze znaki. I powinno być dobrze. No, czyli tak jak myślałem, nie zawiodło mnie moje lekkie doświadczenie z tą pompą.